w życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Z nami Wściekły Byk. Dzisiaj spędziliśmy cały dzień w Global Boxing, gdzie Paweł Wolak występował przed kamerami dla kanału ESPN. Paweł, pierwszy raz tego typu pytanie. O wszystkim rozmawialiśmy przez lata, ale teraz autentycznie, widząc to zainteresowanie ESPN tobą, powiedz, jak czujesz się dowartościowany jako no, gwiazda, uznana gwiazda? Nie, że gwiazda, tylko wiesz, to jest bardzo miłe. No, lubię, co nie? O to chodziło i wiesz, to wszystko z czasem, wszystko na pewno do tego dążyłem, do tego chciałem, żeby dojść. Pidziej, co chcesz powiedzieć? Okej. Ile masz lat? No nie wiem, nie powiem, okej. No nic, ale o to nam chodziło. Nie, że dowartościowane czy co. Musisz naprawdę trenować, musisz wygrywać i wszystko w czasie przyjdzie. Pawle, no widzimy pod okiem, prawe oko lekko zasiniaczone, ale jest tam drobiazg taki zadrapania. Powiedz, jak to czujesz? Dokładnie 3,5 tygodnia, wspomnieliśmy na samym początku, do walki. Czy wszystko będzie w porządku? Zapewniasz nas, że takie typu uszkodzenie, bo to po sparingu, tak? Tak, po sparingu. Prawdę mówiąc, sparingi mi bardzo dobrze idą. W jednym, to jest normalnie, jak prawdę mówiąc, ostatnie uderzenie w ostatniej rundzie. Idzie. W ostatniej rundzie. I to, wiesz, to się zdarza. Musimy troszkę plan zmienić w tym tygodniu. Musimy zakładać lepszy kask z takim barem z przodu. Ale wiesz, to jest normalne, musimy uważać, koniec. Ale to nie jest żadne takie malusieńkie draśnięcie, jest tylko, że jest posinaczone. Ale prawdę mówiąc, to już się zagoiło. Pewno, sina jest, to nie, ale już nie jest przecięte, nie jest wcale. Tylko muszę teraz lepszy kas zakładać i koniec. Powiedz mi właśnie dokładnie teraz treningi. Zdajesz z siebie wszystko. Powiedz mi, czy coś nowego w przygotowaniach. Delvin Rodriguez, jednak trzeba uznać, była to świetna decyzja twojego menadżera i dopasowania tego się do LaGuardii, promotora niezależnego. Myślę, że występ na ESPN2 jest wspaniałym posunięciem marketingowym twojego menadżera i właśnie to, że Top Rank zezwolił tobie na ten występ. Jak ty to czujesz? Wiesz, to jest bardzo ważna dla nas walka. Delvin Rodriguez będzie twardy przeciwnik. Muszę być przygotowany na tą walkę. I tak, ja zawsze pytałem przedtem, o to chodziło, że jest ESPN, żeby każdy mógł zobaczyć, żeby w Polsce mnie ludzie widzieli. To jest najważniejsze dla mnie. Na pewno się czuję, że będzie ostra walka. Co się napić? Nie, co było to ściągać? No, na pewno będzie dobrze, musisz przygotować, o to chodzi, wiesz, będzie twarda walka, on będzie przygotowany, jest dla niego to jest duża, duża, wielka szansa dla niego. Mi przygotowania bardzo dobrze idą, tylko to oko, ale to nie jest żaden problem. No Paweł, obiecałem ci te 5 minut, tylko to oko, miejmy nadzieję, że będziesz uważał, ten większy kask zasłoni to naruszenie tej powieki. Powiedz mi, jak wygląda zainteresowanie tą walką. Walczysz w centrum Manhattanu, Roseland Ballroom, jest naprawdę blisko wszystkich skupisk największych Polonii. Niedługo, od niedawna ruszyła sprzedaż biletów. Ja sam słyszę, że jest duże zainteresowanie, ale osobiście powiedz, jak ty to odbierasz? Tak, jest bardzo dużo. Właśnie teraz zacząłem sprzedawać tykiety przez moje website www.pawelwolak.com i naprawdę widzę, że sprzedajemy dużo tykietów. Wiesz, będzie dużo fanów. Ja nie mogę źle wypaść, muszę dobrze wypaść. Będzie dużo ludzi, dużo kolegów, dużo fanów. Moja rodzina przyjeżdża na walki. No wiesz, będzie na pewno twarda walka, ale muszę dobrze wypaść.
Trzymamy oczywiście kciuki i na koniec chyba najlepsza wiadomość dla wszystkich sympatyków, którzy szukają oficjalnych gadżetów związanych z tobą. Ruszyła nowa linia koszulek, fantastyczne wzory. Powiedz mi, czy już niedługo również będzie można kupować je przez twoją stronę internetową? To też już pod koniec tego tygodnia wszystko powinno być zaangażowane. Ja mówię, wszystko na mojej stronie, jak wejdziecie, kliknijcie, zobaczycie dokładnie, jak to wszystko wygląda, w jakich kolorach. I pod koniec tego tygodnia wszystko będzie, to jest profesjonalnie zrobione, naprawdę. Dziękuję. Dziękuję bardzo i przypominam jeszcze na koniec adres www.pawełwolak.com. Dzięki wielkie. Twinkle, twinkle, little... Twinkle, twinkle... Twinkle, twinkle, little star. Big little star. Itsy bitsy spider went up the water spout. No? To śpiewaj. Mamy gwiazdę po prostu, on chciał się dorwać do mikrofonu, no. Był zazdrosny, że tata tylko udziela cały dzień wywiadu. Wheels on the bus go round and round. I am on. BJ, thank you so much. No? Tyle? Dobra, oddaj.